Ten wiatrak ma 22 lata. U nas i pszczoły 100 razy większe. Dzień dobry. Dziennik pokładowy. Praca na farmie w Danii. Odcinek 291. Czy 292? Się pogubiłem trochę. Ale dobra. Praca na farmie w Danii. Dzisiaj jest znowu niedziela i znowu orka w niedzielę. Nikomu nie mówcie, że w niedzielę oram. Jest ładna pogoda dzisiaj. Dlatego wziąłem ten kapelusz. Dzięki Mikołaj za kapelusz. Joskin to porządna przecież firma. Nie? Konkretne mają tematy. No i co, jedziemy orać. Rzepaczysko dzisiaj. Tu jesteś. Tu jesteś. Sprawdzamy. Coś urwane? Nieurwane, nieurwane, nieurwane. Tutaj ładnie. Zaraz będziemy go smarować, tankować. Co to za nowa firma? Pryskiwacze Horsey. Takiej firmy jeszcze nie spotkałem. Horsey. Kamera z tyłu, żeby Henning widział, czy policja za nim jedzie. Bo wiecie, 30 na godzinę tylko można jechać, a jak tam depnie więcej. Jak tutaj? Tu alright, ok. Tutaj też. Opona, patrzcie, cały czas trzyma. W plecaku mam konserwę na lunch. Krakusa naszego, pokażę wam. Pokaż no, jak tam po spa poziom się ukształtował. Zaczęcie dolać z litra, czy nie? Nie no, pięknie jest. Przed górą prawie. Zobaczymy teraz transmisję. Co tam jest na transmission? Trochę przeholowałem z poziomem, ale tu są takie pojemniki w nim, że jak 5 litrów za dużo, to nic mu nie będzie. No, to co? Palimy. Dywan mam na dole z ręcznika, bo ściągam tylko buty szybkiego montażu. W niedzielę muszą być świniaki. Sekwencja startowa 7739 godzin. O, Carraro wam nie pokazałem, mój ulubiony traktor. 90 koni w takim czymś małym. No ale w R1 jest 200. Od razu zagadał. Na niedzielę taki zestaw. Joskina, kapelusz przeciwsłoneczny, okulary, świniaki, faksy kondy. Robię tankowanie i smarowanie teraz. Smarowanie i tankowanie.
chociaż zaczyna się robić sucho, bo... Nie padało długi czas. Krystian zawalił znowu z gałęziami tu. Lemkę sobie z nimi poradzi, a za rok przeoramy je od zewnętrznej i zgniją po prostu. To jest okej.